step into the game. Let's play. Ground game. Laura Grzyb na Gali KSW97. Witam serdecznie. Cześć, witam. Słuchaj, no przede wszystkim wiadomo, w roli widza, w roli gościa, więc od tego zacznę, jak się podoba MMA z tak bliskiej odległości. Nie, no jak zwykle gale KSW na wysokim poziomie, także super, ja bardzo chętnie zawsze przyjeżdżam na gale KSW, lubię MMA, lubię sportowalki, więc odnajduję się tutaj. Słuchaj, no wiadomo, że my już o tym rozmawialiśmy, natomiast kibice cały czas gdzieś twoje nazwisko podgrzewają w mediach, w zasadzie nie tylko kibice, bo też zawodniczki, natomiast od tego chciałbym zacząć, czy zmieniły się jakkolwiek priorytety, czy cały czas najpierw WBC Silvera, potem WBC ten, o którym marzą wszyscy, którzy zaczynają przygodę z zawodowym boksem. Oczywiście Mistrzostwo Świata to jest moje największe marzenie i zawsze to podkreślam, ale znamy realia boksu w Polsce i przede wszystkim realia boksu kobiet. I mimo tego, że za granicą gdzieś tam się to już wybija, to w Polsce nadal mamy delikatny problem i promotorom naszym jest ciężko się przebić na świecie, szczególnie w Anglii. No a w Anglii teraz króluje boks kobiet, więc no nie ukrywam, że już pierwsze rozmowy i jakieś tam wstępne propozycje są a propos mojego debiutu. No to w jakiej organizacji możesz zawalczyć, to nie jest jakby w ogóle chyba temat do dyskusji, ale zapytam o tej strony formalnej, bo pewnie dla paru osób może to nie być oczywiste, tak jak jest oczywiste dla mnie. Kontrakt z organizacją FEN Formule K1 Małe Rękawice był na jedną walkę i nie masz wiążącego, który cię blokuje, aby walczyć poza organizacją FEN. Tak, oczywiście tylko na jedną walkę i ja raczej skorzystałam troszkę z gościnności FEN-u w przerwie pomiędzy moimi walkami w boksie, bo czekałam tam na termin, nie dopiliśmy tego terminu, więc po prostu sobie zawalczyłam dla organizacji FEN, ale to był jednorazowy wyskok. No pojawiają się różne pomysły na to, aby wstawić się na galę pod tytułem Epic, czyli coś, co nie do końca jest MMA, ale czy jak ty chciałabyś debiutować pod tytułem KSW, to jest opcja na ten moment najlepsza, bo trochę bezpieczna, czy jak trzeba będzie bić się 3 razy po 5 minut, to nie ma problemu? Nie, no wiesz, ja jestem w ogóle otwarta na wszystkie propozycje, nigdy nie odmówiłam żadnej walki. Ja się szykuję już do tego MMA, nawet udało mi się posparować z Pauliną Wiśniewską teraz przed jej walką, przed półfinałem w PFL. I no nie ukrywam, że mi się to podoba i na pewno jestem gotowa na te rundy 5-minutowe, to nie jest dla mnie straszne, tym bardziej, że ja w boksie walczę 20 minut łącznie, to nie jest dla mnie problem. I oczywiście jestem otwarta na wszystkie propozycje, również na jakieś fajne walki na Epic. No wiadomo, że kalendarz na KSW na ten rok już znamy, czy to jest szansa jeszcze w tym roku, czy to już raczej przyszły rok? Powiem tak, chciałabym i nie wykluczam tego, że to będzie w tym roku. Na pewno nie ma konkretów i nie ma o czym mówić głośno, ale jestem otwarta na propozycję, jeśli taka padnie, to jestem na tak. Okej, okay, to w takim razie czekamy na rozwój wypadku i będziemy podpytywać organizatorów, no ale też nie mogę nie zapytać o występ Wiktorii Czyżewskiej. No, dużo osób narzeka na walki kobiet, tutaj nie ma na co narzekać, bo to był spektakularny knockout, natomiast no, pytam też dlatego, że gdzieś wasze nazwiska zostały zestawione, doszło jakieś wymiany medialnej. Wiktoria, jeżeli chodzi o formułę walki na gali Epic, jest oczywiście otwarta, no ale tu wrócę do tego, o czym ty powiedziałaś, zależy ci na tym, aby były testy antydopingowe. No Wiktoria też dobrze na to odpowiedziała, z kolei, bo wiemy, że w KSW ich nie ma, musiałybyście walczyć we Francji, żeby do tego doszło. Ewentualnie powiedziała, jeżeli pokryjesz koszta, nie ma najmniejszego problemu. Jakbyś to wszystko podsumowała, tą całą potyczkę medialną, nazwijmy to w ten sposób. Wiesz co, ja powiem może tak, ja w ogóle jestem osobą, która ucieka od jakichś tam takich wymian słownych. Mi się bardzo nie spodobało określenie menadżera Wiktorii i no nie ukrywam, troszkę mnie to wzburzyło. Ale prawda jest taka, że mamy w Polsce zawodniczki, które są mistrzyniami w swoim fachu i mówię tutaj na przykład o Asi Jędrzejczyk i Karoli Kowalkiewicz, jeśli mogę w ogóle przytoczyć ich nazwiska. I one nigdy w życiu nie ubliżały żadnym zawodniczkom w internecie i nie oceniały, nie komentowały. I ja po prostu uważam, że to trzeba mieć klasę i nie wypowiadać na temat występów innych zawodniczek, bo ja również mogłabym oceniać wiele występów, czy w boksie, czy w MMA, na temat boksu, na temat ciosów. Nigdy tego nie robię, bo uważam, że jeśli ktoś zna swoją wartość, to nie musi tego robić, a tym bardziej w internecie. No, Wiktoria coś tam chciała na mój temat powiedzieć. Myślę, że można jej wybaczyć, bo jest młodą zawodniczką. Być może brakuje jeszcze takiej sportowej klasy. Ale ja, tak jak mówię, jestem otwarta na starcia. Powiedziałam o testach antydopingowych, bo ja jestem zawodniczką, która się testuje. Jestem w top 5 rankingu WBC i
jestem w programie Clean i testuję się na bieżąco i nie jest prawdą mówienie, że ja nigdy od moich przeciwniczek tego nie wymagałam, bo moje przeciwniczki również są testowane i po prostu uważam, że powinniśmy walczyć fair play i nie spodobało mi się stwierdzenie, że nie jestem wojowniczką, bo gdybym była, to bym po prostu weszła i walczyła bez testów. Nie, jestem wojowniczką i od 17 lat robię to fair play, testuję się, moje przeciwniczki się testują i chciałabym być bezpieczna. Mhm. No wiemy, jak to wygląda w praktyce, no to w takim razie, czy gdyby doszło do, oczywiście do takiego pojedynku albo jakiegokolwiek innego, no to czy jesteś w stanie po prostu no, najzwyczajniej w świecie po prostu za te testy zapłacić, jeżeli KSW tego nie zrobi? Wiesz co, to jest na pewno temat otwarty, bo tak jak mówię, dla mnie jest najważniejsze bezpieczeństwo. Wiktoria jest dobrą zawodniczką, mocną, jest niebezpieczna, tym bardziej w stójce, więc jeśli miałoby dojść do takiej walki i wszystko by się tam zgadzało, wiemy o czym mowa i warunki byłyby dla mnie super, to jestem w stanie się nad tym zastanowić, naprawdę, chcę być bezpieczna. Okej, okay. No nie mogę Cię nie zapytać, bo w pewnym momencie stałaś się troszeczkę ekspertem, którym no, niewątpliwie jesteś, jeżeli chodzi o pięści jasno, natomiast no, byłaś częściej wywołana do tablicy niż rzadziej. Ja nie chcę oczywiście rozmawiać teraz o chromosomach, kto ma jakie genotyp i fenotyp i o tym nie chcę rozmawiać, tylko chcę o sukcesie sportowym, bo to trochę zostało w tym wszystkim na pewno niepominięte, ale konkurowało z tym bardziej kontrowersyjnym tematem, chodzi oczywiście o spektakularny sukces Julii Szeremety. No nie da się ukryć, że na pewno serce rosło, jak się to oglądało i to, w jakim stylu to wszystko wyglądało, jaki to przyniosło sukces, przede wszystkim splendor i nie przeszło bez echa, co dla boksu wiemy, że w dzisiejszych czasach niestety jest bardzo ważne. No wow, no szapoba po prostu dla Julki, no młoda dziewczyna, która robi już ogromny sukces, zapisała się na kartach historii, tego jej nikt nie zabierze. Jeśli chodzi o te kontrowersje, to ja jestem takiego zdania, jakby my nie jesteśmy od tego, żeby to oceniać, jednak była już dyskwalifikacja, były już one gdzieś tam testowane, coś tam się nie zgadzało i ja uważam, że to jest właśnie tak jak doping, jeśli tam coś jest nie tak i od strony takiej fizjologicznej nie pasuje, no to też chciałabym na miejscu tych zawodniczek czuć się bezpiecznie, chciałabym, żeby to było sprawdzone. No, a troszkę jak na to patrzymy, chyba wszyscy widzimy, że nie wszystko tam jest w porządku, więc uważam, że po prostu powinno zostać to sprawdzone i wytłumaczone i temat byłby zamknięty. A jeśli chodzi o Julkę, no to naprawdę wow, gratulacje, brawo i jestem jej fanką. No dobrze, w takim razie powiedz, przygotowania do MMA na najwyższych obrotach, chodzi o zapasy i parter, kto będzie za to odpowiadał? Rozumiem, że tutaj nic nie zmienia, tak jak było do walki na Fenie, to będzie skra, czy coś może, ktoś może inny się będzie za tym zajmował? Nie, no na pewno zostaje w Nemesis u Krzyśka Gutowskiego, mamy tam super kadrę, pomaga przecież też Robert Jocz, który jest wielkim ekspertem i w moich oczach również. No jest bardzo fajny trener Kipen od zapasów, także myślę, że tam zostanę i bardzo mi się tam podoba, jest tam z kim się rozwijać. Mam dziewczyny, z którymi mogę pracować, są dziewczyny, które przyjeżdżają, też pracują tak jak właśnie między innymi Paulina Wiśniewska, która już zapowiedziała, że chętnie będzie przyjeżdżać częściej na sparingi, więc myślę, że jestem w dobrym miejscu, mam wokół siebie wspaniałych ludzi, mam wspaniałego menadżera Michała Pernacha i myślę, że tam wszystko jest na odpowiednim miejscu. No dobrze, to ja chyba wszystko wiem, nasi widzowie też, także my zacieramy ręce i czekamy na ogłoszenie Laury Grzyb w formule MMA po prostu, pod szyldem prawdopodobnie organizacji KSW, jaka to formuła by nie była, czy standardowe MMA, czy Epic, my się będziemy tym cieszyć. Ty trenuj mocno i czekamy na tak widowiskowe walki, w takiej, tak mocne technicznie, przede wszystkim nie tylko jak w pięściarstwie, ale jak ostatnio również na Fenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.